W ubiegłym roku na Kaukazie odkryto pogrzebanych pod lawiną ludzi, którzy są prawdopodobnie niemieckimi nazistami z wyprawy organizacji SS Annenerbe. W górach znaleziono szczątki Niemców i tajemnicze artefakty, które mogą wskazywać, że zajmowali się oni naukami okultystycznymi, a według niektórych nawet kontaktami z obcymi. 2 lata temu Rosjanie z okolicy Góry Bolszej w pobliżu miejscowości Tiach na Kaukazie zorganizowali ekspedycję, której skutkiem było odnalezienie szczątków ludzi, którzy musieli zginąć pod lawiną kilkadziesiąt lat temu. Podczas wyprawy znaleziono również walizkę z napisem w języku niemieckim i charakterystycznym logo organizacji Annenerbe. To, co jednak szczególnie zszokowało, to fakt znalezienia dziwnych czaszek niepodobnych do tych znanych u ziemskich stworzeń. Czego mogli więc szukać wysłannicy Himmlera zafiksowanego na temacie starożytnych broni? Zapewne jakieś spuścizny po Atlantydzie, którą planowano wykorzystać w celu zdobycia przewagi technologicznej. Naziści uważali cywilizację Atlantydy za starożytne źródło korzeni rasy aryjskiej. Organizacja Annenerbe próbowała zrekonstruować historię Atlantydy, a jej eksperci zajmowali się m.in. technologią wykonywania starożytnych megalitów i ich zastosowania. Wspominało się, że mogły one być czymś w rodzaju akustycznych rezonatorów. Naziści poszukiwali zatem megalitycznych, cudownych broni i być może zrozumieli zasady działania rozpowszechnionych w Europie dolmenów. Annenerbe to niemiecka organizacja, której nazwę tłumaczy się jako dziedzictwo przodków. Towarzystwo rozwijało się początkowo jako ośrodek badań nad archeologią, antropologią i historią niemieckiego dziedzictwa. W rzeczywistości ich badania miały za cel udowodnienie, że rasa aryjska była źródłem pochodzenia narodu niemieckiego. Szybko jednak stała się ona przybudówką SS i jej fanatycznego lidera Heinricha Himmlera. Dziwne czaszki, które odnaleziono przy trupach Niemców odkrytych na Kaukazie, są na tyle dziwaczne, że niektórzy zaczęli sugerować, że naziści wzywali jakieś demony. Inna opcja jest taka, że mieli oni kontakt z rasami pozaziemskimi. Oczywiście na pewno istnieje jakieś dobre, logiczne wyjaśnienie dla tych niezwykłych czaszek, ale na nasze nieszczęście teraz po prostu go nie znamy.